Cześć, tu Termobajka. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was drink Koronel. Zapraszam! Moi drodzy, z okazji zbliżających się walentynek specjalnie dla Was przygotuję przepis na przepysznie orzeźwiającego drinka, a do jego przygotowania potrzebujemy cukier, cytrynę, kostki lodu, wódkę i prosecco. Przepis znajdziecie na platformie Cookidoo, ja już go sobie ustawiłam w moim tygodniu i rozpoczynamy gotowanie. Na początek do naczynia dodajemy 200 g cukru. Zamykamy i miksujemy teraz 20 sekund, obroty pozycja 10. Następnie dodajemy 3 cytryny obrane bez białych błonek, pokrojone na kawałki. 500 g kostek lodu. Zamykamy. I miksujemy teraz 20 sekund, obroty, pozycja 10. Otwieramy naczynie miksujące, dodajemy kolejno 50 g wódki i 250 g wina musującego, białego, prosecco. Zamykamy i ponownie miksujemy 10 sekund, obroty, pozycja 10. Gotowego drinka przelewamy do kieliszków udekorowanych na przykład białym cukrem, możemy również brązowym. Drinka nalewamy do wysokości 3/4 kieliszka. Pozostałą część uzupełniamy wedle uznania prosecco. I możemy udekorować cytrynką. Moi drodzy, drink Koronel najlepiej smakuje zaraz po przygotowaniu. Zachęcam Was do wypróbowania przepisu, który znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie kochani o subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jakie macie plany walentynkowe. Życzę Wam dużo miłości, smacznego drinka i do zobaczenia!